Leo, ha sido una semana increíble. Depuis qu'il est arrivé à Paris, un accueil incroyable et magique pour lui. Il a hâte de participer, de pouvoir jouer et de pouvoir donner du plaisir à ses supporters. Do tego się sposobi i chyba zbyt właśnie ustawieniem taktycznym. Natomiast drugim to jest 4-2-3-1, który być może dzisiaj właśnie widzimy z dwójką defensywną. I proszę bardzo, jaka jeszcze większej Paryżan w tym sezonie na arenie międzynarodowej, czy też słabości Barcelony. Myślę, że te zawirowania w Barcelonie, które miały miejsce, 0-0 dla zespołu Paryża. To będzie dawało się. Jest uwaga, szansa teraz dla Paryżan. Bardzo ładnie to wszystko rozprowadzili. Strzelał Sarabia. Dobry, wykorzystuje teraz błąd rywala, który właśnie za darmo oddał mu piłkę. I w taki sposób to kończy. 1-0 dla Paryżan. Jak się takie błędy robi, a ma się obok siebie Mbappé, no to po prostu wiadomo, jaki będzie koniec. Tak, no tutaj kiedy się zostawi Mbappé 1-1 ze środkowym obrońcą. To próbują tutaj odpowiedzieć teraz piłkarze gospodarzy, Fadiga. Bardziej luźny na boisku. No i teraz on właśnie cofa. No i uwaga, teraz szansa, tutaj wbiegał już Cardona, a podawał Leduaron. Spore kłopoty. No, przegrał dwa mecze. Jak do tych. Bakker dośrodkowuje, Holender. Mowy z Neymarem, jemu się kończy kontrakt w 2022 roku. Pobit i trudna sytuacja klubów we Francji. Verratti tylko tak delikatnie dziubnął piłkę do Kerrera. Ten przewraca się w polu karnym, ale nie o rzut karny tu chodzi. Był na spalonym, co sygnalizuje arbiter. Lutego, tego przegranego 0-2, wówczas wchodził jako rezerwowy. Wie, skorzystał, jest 1-0, ale teraz Zebrez w polu karnym przeciwnika i to było groźne. Patrzmy. Pozycję pod bramkę, jest jednak uderzenie w pewnym momencie i gdzieś tam te bąbelki. I вот он moment, i to, конечно же, on, Mauro Icardi, no jak on czuje? No to, конечно, takie śmiertelne оружие w strafnej площади сопернika. Mauro Icardi odprawiaje мяч w сетку ворот Бреста. Teraz przejął piłkę Sarabia, uderzył lewą nogą niezbyt mocno, chociaż to był strzał. No i popatrzmy, tylko tak dziubnął piłkę tutaj Mbappé, jeszcze jakiegoś urazu chyba doznał. Nawet na pewno. Grać ten spektakularny futbol na arenie międzynarodowej, gdzie drużyny. Bardzo ciekawi, tymczasem Sarabia schodzi do środka, pomógł sobie. Zaczyna tak, że no kiedy trzeba po prostu no przebiec się jak walec po drużynie przeciwnika. Od czasu do czasu Brest się próbuje odgryzać po walce. Wartościowy zawodnik, ale trudno mi sobie wyobrazić, aby w 37 minuta spotkania Sarabia. Taką małą łyżeczką, nie jakimś wielkim wybuchem petard, ale taką małą łyżeczką do nich dochodzić. Atakę Bresta, to może być golewa ataka, udar i gol! 1-1! To wyszedł na zamianę Samuel Grand-Cyr. 1-1. Brest sравнивает. Verratti, ależ ładnie się zabrał, teraz sobie pięknie podał, to powinna być bramka, słupek, ależ mają szczęście gracze Brestu, Mbappé mógł i powinien strzelić swojego. Filippo to pokazuje tutaj już Cardona, że jest. No może teraz popatrzmy, przedziera się, pada w polu karnym. Znów okazja dla gospodarza. Leduaron ponownie, on cały czas się tutaj próbuje. Na strzał, Leduaron, Fadiga,
wychowanek Paris Saint-Germain i jest tutaj wypożyczony. Słania się tutaj właśnie na nogach Draxler, ale zostawiona piłka i Sarabia strzela na 2-0. Dali się tak jakby wyszumieć przeciwnikowi, troszeczkę się cofnęli, wpuścili rywala, zachęcili do walki, a później tak, gra wyrafinowana, wykorzystywanie nadarzających się okazji. Tym w drugiej połowie na jeszcze 3-4, tak? Ja myślę, że... No i bardzo dużym wysiłku i bardzo długo kania, 2-0 prowadzą Paryżanie. Bal. Spalonego nie było, przynajmniej nie gwizdnął arbiter. Oczywiście, jeśli chodzi o Paryż, to cały czas realne szanse na mistrzostwo. Tam któryś z kolejnych graczy Brestu i teraz proszę. Tak, przede wszystkim ta hegemonia już jakby troszeczkę... Kolejna szarża Mbappé, który teraz podłuje, ale też trzeba pochwalić bramkarza. Niby musiał powiedzieć, że tutaj ośmieszają defensywę Brestu i potężne uderzenie, ale jednak niecelne Paredesa. No po kontuzji, może jeszcze czegoś mu to troszkę... Znów ta pod nogami Fadigi, kolejny... Taka, od kontrataka Di Maria должен забивать. Да, 1-0, все-таки провалились здесь в контратаке, заигрались немножко хозяева поля, но положение вне игры зафиксировал арбитр. Na gola kontaktowego, no i gdyby nie to włożenie nogi, to Filippo to... Kolejne uderzenie. Fadiga, proszę bardzo, jak chce tutaj się zrehabilitować, ten błąd, szybciej spędza się Brest. Fadiga, teraz ostry kąt, strzela tym razem po ziemi. Podawał, myślisz? Nie, no, nie zagrywał, tak, nie zagrywał. I... Zmusili rywala do błędu i wydawało się, że będzie gol kontaktowy. Fevre był bliski szczęścia. Coś zrobić. Miałeś okazję grać. Krzyknął Angel z linii. Za mocny to. Jeszcze składał się Leduaron do strzału. Ostra tam walka, przepychanka, uderzony. I rusza Brest. Tutaj może znacząco zmienić obraz gry. Filippo to do Bala, ten tutaj nie chce strzelać, proszę bardzo, Leduaron. To żeby wtedy udało się zdobyć bramkę kontaktową. No mięśnie Argentyńczyk Verratti, tam jest ciasno i ostry kąt, a i mimo się... tego zagrywa do Mbappé, a ten wpycha piłkę do bramki w jakiś taki bardzo dziwny sposób, ale jest 3-0 i już po balu. Verratti chyba trafił. Niedoceniana nieco była ta Liga Francuska przez... ostatnie lata. Ponieważ nie było sukcesów na arenie europejskiej. 3-0 i jeszcze ma ochotę na kolejne gole. No i popatrzmy, jeszcze Brest. Błąd Duverna, ale kary 19-latek zrobił, jeszcze się dorwał do piłki. 16 metrów do bramki, jeszcze jeden dribbling, ogrywa tutaj. Zostało zdobyte, to nie bierze się po prostu z przypadku, tymczasem ona szybką kontrę, czy będzie gol skończyć godnie dla Brestu, strzelić gola z rzutu. Mbappé wrócił i znów pokazał się z dobrej strony, tak delikatnie mówiąc, to była przyjemność oglądać jego popisy. Jak chociażby Rico dał zawodnikom Brestu wykorzystać i wtedy przy 2-1 różnie mogłoby być. Kylian Mbappé wrócił i znów pokazał się z dobrej strony, tak delikatnie mówiąc, to była przyjemność oglądać jego popisy.